Cześć, czołem z tej strony. Jerak82, witam was wszystkich serdecznie. Ja się przestraszyłem królika. A tu jest wilk. Teraz zobaczymy, czy wilk idzie do mnie, czy idzie po królika. Chyba idzie po królika, co? Po królika, ale ja będę chytrzejszy szybko, jak się uda. Gdzie jest tu? Królik będzie mój, chłopcze. Królik jest mój. Królik jest mój. Zobaczymy. Bierz. Nie. Dawaj, weźmy królika. Nie gaś. Aliera, królik jest mój. Dobra, moi drodzy, lecimy stąd. Dzień się zaczyna piękny. Lecimy szybko po linę. Lecimy po linę. Lecimy wziąć jakieś ze dwie butelki wody na drogę. Hop. Dobra, zgaś to. W sumie jeszcze na szybko moglibyśmy tego królika oprawić, nie? Tak na szybko, na szybko, na szybko. Gdzie on jest? Akcja, przetwórz. So hungry. Gdzie jest mój króliczek? O, tu jest mój króliczek. O, mięso kilogram. Skóra. Godzinę 50 minut, kurde, dobra. Niech będzie. Świeże królicze, futro, jelita i tak dalej, dobra, to trzeba byłoby to wyrzucić, to wyrzucić i to niech się suszy na kolejne rękawiczki. Niech się rzuci, do zamrażarki wsadzimy ten. Do zamrażarki wsadzimy mięso. 94%, tylko że ty, ale co mi zamrażarki, jak ja nie mam tego, nie? Jak głupi jestem, nie? Jak tu prądu przecież nie ma. Dobra, raz, raz, szybko, szybkie przemeblowanie. Czego mamy za dużo, czego mamy nie za dużo? Ognia, 2,5 kilo. Kurde, za dużo patyków. Zostawmy patyki. Tu nie możemy zostawić. Tu pewnie też już nie możemy zostawić. Dobra. To patyki sobie zostawmy tu. Tu wyrzuć wszystko. Dwa węgle sobie zostawimy tylko. Z leków sobie to weźmiemy. Woda. Wodę. 6 brodaczki. Kurde. Dobra, brodaczkę sobie też zostawimy na razie. Wszystko. Czemu nie mogę? Aha, nie mogę, bo ten, tak? Dobra, to tu też sobie zostawimy co nieco. Brodaczki sobie zostawimy. To se to wyrzucimy. Oj. Wodę oddaj. A może jest to mniejsza woda? Woda mniejsza. 0,56. Dobra. Weźmy tu. Ja nie mogę. Ja pitole. Leki. Dobra, wszystko, leki, wszystko. Leki, wszystko. Weźmy sobie te 4. Teraz nie mogę tego wziąć, no
Szlak by tu trafił. Ubrania nie. Żarcie zaraz wyrzucimy. Siekiera, łomy, paliwo. Dużo ważą mi te haliera. Kilogram waży mi prawie pistolet. Śpiwór też mi waży kilogram. Siekiera. Piórka wyrzućmy. Owoce z dzikiej róży. Możemy. Dobra. Teraz tak. Szybko. Piciu. Mięso zaraz wyrzucimy na zewnątrz. Litr wody. Jeszcze z litr weźmiemy. Linę weźmiemy. I ważymy, moi drodzy, 31 kg haliera. Trochę dużo. I'm not sure I can carry much more. Tak, 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 tak. Ja wszystko wiem, co ty chcesz mi powiedzieć. A tutaj zrobimy sobie, moi drodzy, lodówkę. O, 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 tu sobie zrobimy lodówkę, bo podobno się mniej, mięso mniej psuje. Podobno, tak słyszałem. Dobra, teraz tak, szybka mapa. Szybka mapa, musimy iść tak drogo koło tutaj. Ale jeszcze dodatkowo zbadajmy tą mapę. No tak, tędy, 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 tędy. Ja pierdzielę, kawał drogi przede mną. No to i tak musimy do stacji dojść, nie? Dobra, trzeba trochę pobiegać, żeby nie... O Jezu, nie to. Żeby nie tracić czasu. Mam, kurde, pół dnia już straciłem. Jeszcze wilk przede mną. Ja pitole. A koni mnie kochają. Teraz w ogóle ile ja ważę? 30 kilo. Cholera, niedużo. Tam jeszcze brodaczka jakaś wisi. Tu jeszcze mógłbym sobie drzewa porąbać. Tu już mam nawet porąbane ładne, prawda? Drewno i odłowa. Wiem, że robi się cięższym. Co ja na to poradzę, no? Siku kupę. Zajęte. Zmarnowałem zapałkę. Pewnie Jerry teraz siedzi i liczy. Kurde, znowu zmarnował zapałkę. Tędy? Nie, ja miałem iść tam na drogę. Po co ja tu idę? Tu jest leleń. Tędy nawet nie zejdę nigdzie. A, tu tędy tam szedłem wcześniej, nie? No właśnie. Tędy nie. Tam chodź. Zbliża się wilk. Jebu, twoja noga. Haliera. Nie, dobrze. Tu jest droga przy zawal... Milton Park. Odkryto nową lokalizację Milton Park. Milton Park i tu jeszcze mamy, ale jaja. Patrzcie, ile skarbów my tu mamy. Dobra. Napijmy się, czemu by nie? Tylko nie wiem, po co ja to biorę wszystko. Co tu mamy? Komin. Zniszczony komin, no dobra. Mamy apteczkę. Zastrzyk ratunkowy bierzemy. To do flary bierzemy. Tu mamy do skrzynki w razie czego. Pusto. Batoniki. Pusto. Pusto. Gazeta. O. Pusto. Złom. No kuć mi złom.
Nie chcę złomu. Trzeba będzie ten złom wyrzucić. Nic więcej nie ma, notatek jakichś magicznych. Nie ma, jest piecyk. Dobra, bo robię się za ciężki. Trzeba coś powyrzucać. Na pewno trzeba wyrzucić złom. Wyrzucimy. Trochę tych, kurde... Dobra, wyrzuć. Wyrzuć. Ile ze dwie zostawić? 3. 31. Oj, 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 dobra, dajcie się napijmy. O, mało procent, niepotrzebnie piłem. A, miałem komin zobaczyć, właśnie. Gdzie ten komin jest? Komin mogę tu, nie? Ten daje 1,5, ten spada. Odkrywa głowę, zostawiając twarz odkrytą. Stworzony do noszenia po czymś cieplejszym. 69%, spadek, czekajcie, tu jest 20, tu jest 30. 0,7. 0,7 plus 0,7, a czapka ma plus 0,7. Ej. Warstwa wewnętrzna, a może tu jakbyśmy zamienili? Nie, to to samo. Czyli czapki są lepsze w takim razie niż te kominy magiczne. I komin waży 0,25 grama. Dobra. Komina też se zostawię, trudno. Komin wyrzuć. Komin, te rękawiczki bym w sumie mógł wyrzucić tutaj na razie, nie? W razie czego jakbyś... A w drodze powrotnej... W drodze powrotnej zabierzemy to ze sobą. Pochodnie. Złom. Dobra. Wiele. 31,02. Kurde, dlaczego ja taki ciężki jestem? Bandaże dużo ważą. Za dużo bandaży. Drzewo. Kilogram. Tu mam drzewo. Tu mam drzewo. Dobra, zostawię tu te drzewo. Trudno wyrzuć. Too much stuff to carry. Dobra, nie pitol. Nie pitol, chłopie. Coś to se patyków nazbieramy, nie? Climbing area. Ej, to znaczy się, że my dobrze idziemy, nie? Milton Park. Tak, jesteśmy w Milton Park. Tu jest climbing area zapewne. Ale jeszcze tak, że tak powiem, seum pobiegam trochę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. I o, nie za szybko. Czy coś ciekawego jeszcze dookoła znajdziemy? Oprócz tego, że jest jeszcze ta jedna budka do sprawdzenia. Ja pitole, jak tu wysoko. Oj nie, bo spadnę. No miała być budka, ale strefa piknikowa, kurde, pinkingowa. Ja, ławka. Patrzcie, a z ławki mogę... Wow. 7 tych, ale mogę drzewa sobie tu znarąbać. Tam jeszcze drzewo powalone. Je, but, fajnoga, je. Z zimna tu raczej nie powinienem umrzeć. Uwaga, nie można się wspinać. Jo, jo. Nie, ja się boję. Tam nie idę. Ciekawe, czy te drzewo będzie można porąbać. Nie można. Nie, dobrze. Czekajcie, tam w budce byłem. Rodaczki już na razie nie zbieram, niech se rośnie. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Teoretycznie nic.
Tu jeszcze budkę jakoś mamy, królika. Kurde, nie spadnę ja stąd. A ja miałem jeszcze notatkę jedną przeczytać. Haliera. Oj, 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 oj. Chłopcze, żyjesz? Cały jesteś, dobra. Jesteś cały, git malina. Właśnie, notatka. Ostrzeżenie, park władzy. Zaraz przeczytamy. Najgorzej, że wilka słyszę. Przejdzie się skitrać i będziemy czytać. Dobra, załóżmy, że tutaj sobie poczytamy. Dwie notatki musimy, a w ogóle tu jest skrytka jeszcze, skrytki w Milton. A ja byłem tu chyba, nie? Ajajajajaj. Gdzie to? Notatka, skrytki w Milton. Nie ufam już nikomu, ludzie są zdesperowani, mimo to, że tylko kilka dni. Kilka dni odkąd nie ma prądu, ukryję trochę zapasów w specjalnym miejscu nad miastem. Pamiętasz to miejsce, gdzie razem patrzyliśmy w gwiazdy? Już wiem, że te zapasy przydadzą nam się bardziej niż myśleliśmy. No super. Wypowiada ogłoszenie parku Milton i przypięte do tablicy. Wygląda, jakby wisiało tam od dłuższego czasu. No dobra. Z powodu nieszczęśliwego wypadku zarząd parku Milton i okolica zakazuje wspinaczki na skałkach w parku. Dodatkowo przez ostatnią aktywność sejsmiczną kilka popularnych dróg wspinaczkowych i skałek stało się niestabilne. Zmieniamy przepisy bezpieczeństwa i ogłosimy wprowadzone zmiany tak szybko jak się da. Do tego czasu prosimy o niewspinanie się na terenie parku. Zarząd parku. Ale... Mapa. Strefa piknikowa. To tu muszę gdzieś iść, koło strefy piknikowej. Jeszcze mapę weźmy. Tej pani mapę. Tu. No, tu jest to chyba strefa piknikowa. Tu gdzieś tu musimy przejść dookoła Haliera. No dobra. Haliera musimy gdzieś tam przejść. A jeszcze jedno. Główne poboczne. Wszystko związane z wszystkim, szukali z kolejną skrytkę. Dobra. To tej skrytki. Do tej skrytki chyba też pójdziemy. Chyba. Ale na razie trzeba znaleźć tu. No dobra, tu jest. Strefa wspinaczkowa. No musi gdzieś tu. Musi gdzieś tu. Właśnie. O, to też tak myślałem, że tu te skały trzeba przywiązać. Co? Jak to już nigdy nie wrócę? Was older than it looked. Ocie. Ocie. Faktycznie ja już tam nie przyjdę. Tyle kurde z rzeczy tam zostawiłem. Ja pierdykam, no. Zaktualizowały się zadania. Najślak prowadzący przez góry. Ja pitole.
Mapa, szybko, mapa, mapa. Nie ta mapa. Czego ziewasz? Gdzie jest mapa? Tu. No dobra, tu spadłem, to muszę tędy iść, tędy. No fajnie to wygląda, nie? No dobra, no. Tu spadłem, to wychodzi na to, że muszę iść tędy, no. I teraz jestem pewnie lżejszy, no a jak? I to dużo lżejszy. Kurde, ale dobrze, że... Ale leków zostawiłem, patrzcie. Leków trochę pozostawiałem. Siekierę tą lepszą zostawiłem. Ja, no to żebym teraz se kurde narobił. Tu jakaś notatka, nie, kawałek skały. Dobrze, że chociaż pistolet ze sobą wziąłem, nie? Kurde, to już do skrytki nie wrócę. Chciałem jeszcze skrytkę. Już teraz nie będę mógł odkryć. Chyba, że jakoś się tam jeszcze przedostanę inaczej. Słabniesz z głodu. Ważne, że masz co pić. Climbing area. No dobra, mamy areę wspinaczkową. Ale co z tego, jak ja już nie mam liny. Słońce piękne jak na razie. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Tutaj są chyba skały, nie? Same skały i tak niekoniecznie chyba chcę ten... Tam jest jezioro. Jeziorku. No dobra, nie ma na co czekać. Trzeba lecieć, tylko teraz pytanie, w którym kierunku. Oczywiście tutaj pewnie mapy już nie mam, nie? Nie wiem, no muszę dojść tutaj, czyli muszę wejść na kawałek drogi, szukać drzew. Wrony słyszę, czyli jest jakaś padlina. Drzewa są, dobra, drzewa są. Teraz pytanie, tędyk? Czy tędyk? Tędyk było. Gdzie te wrony? Haliera. Tam są wrony, czyli tam coś leży. Idźmy, zobaczmy, co tu leży. Leleń. Leży leleń. Rozszarpany, martwy jeleń. 1,80. Kurde, nawet. Zamarznięte 100%. Jebu, twoja noga. Ale jest jakaś jaskinia. Ile nam dnia zostało? Niewiele. Ognisko wypalone. Jedno. Tu mamy kamieni trochę. Tu mamy drewno, drewno. Tu mamy co to? To są węgle. 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 Tak na dobrą sprawę się zastanawiam, czy może tu nie zostać na noc i tu nie mieć swojej wypadowej bazy. Tu mamy kolejny śpiwór, tylko w jakim on jest stanie? 77%. Ale plecak se przeszukamy, zobaczymy. Zapleśniała, suszona wołowina. Kurde. Leki przeciwbólowe, zapałki. Właśnie, ja tam tyle zapałek zostawiłem. No nie. Kamienie. Dobra, trzeba sobie to zapamiętać. Tu mamy nawet leleninę. Nawet byśmy mieli kawałek żarcia. Czy ja idę w dobrym kierunku? Teraz o to jest pytanie za 100 milionów punktów. Jest lina. Jest lina, jest lina. Jest lina. To by na to wygląda... Patrzcie, a ja zrobiłem tam tyle tych pułapków na tego kurde Kitajca. Chodź tu, misiek. Co? Spać ci się chce? Ja pierdzielę, spać się mu się chce. Nie, nie może spać, chłopie. Kawusia i nie ma spania. Pyk,
Nie ma spania, jeszcze nie teraz. Premię, zmęczenie zmniejszone. Kurde, od biegania on się zmęczył, nie mogę biegać. Ale kurde, zaraz będzie ciemno, jak nie powiem gdzie. Ja muszę znaleźć jakieś ciepłe miejsce. Ta jaskinia nie wydaje się do końca być ciepła. Tutaj za to mamy dużo opału. Żarcia trochę mam, więc na spokojnie. Kurde, kawy tam też zostało tyle. Ja... Tyle dobroci tam zostało. Chupka drzewna. Ale no to trzeba teraz zbierać chupkę w takim razie. Teraz trzeba zbierać na nowo wszystko. Tu jest też pewnie climbing area. Tak. Tak na dobrą sprawę, gdzie my są? Gdzie ta mapa? Tu. Mieliśmy iść... Nie wiem, czy ja gdzieś tutaj nie jestem. Nie. Nie jestem tu. Tędy spadłem, tędy przeszedłem. Gdzieś tu, w tych okolicach jestem. No dobra. Załóżmy, że tutaj mam iść. Nie do końca jestem przekonany, ale załóżmy, że tutaj muszę iść. Nie jest zbyt dużo, aby się wspinać. Ja... Jak zbyt dużo? Zapleśniała, nie. Ale dobrze. Pałki zeżerymy trochę. Nabierzemy trochę siły witalnych. Tylko też muszę, kurde, oszczędzać z tym jedzeniem. 25-29. Dobra. No i co? Dalej mam za dużo? 25-80. Kurde, a to mi spada. Dlaczego mi spada? Bo jestem zmęczony pewnie, co? Kurde. Nie się zbyt dużo. Dobra, wyrzućmy... Węgle. Węgle, wyrzuć. Wszystko. No chłopie, dawaj. Jestem znowu już za ciężki. Zaraz spadnę. Jestem zmęczony. Mogę? Nie mogę. Się nie utrzymam, patrzcie. Kawałeczek zostało, ale... Nie. Pieprzę się zaraz. Nie, muszę iść odpocząć. Nic z tego nie będzie. Jestem zmęczony, za bardzo zmęczony. Nawet już biegać nie mogę. 15 kilo mogę dźwigać, nie? Nie, idziemy szybko do jaskini. Musimy wypocząć w jaskini, niestety. A jak się wyśpimy, to będziemy szukać czegoś innego. Dobra, tam. Byś się położył, ja wiem, że ty byś się położył. Dla pewności jeszcze trochę patyczku sobie nazbieramy. Żeby nam było ciepło. Bo nie wiem, czy w tej jaskini będzie nam ciepło, aż tak ciepło. O, lakownica. Już na dobrą sprawę, to mógłbym jeszcze tego jelenia opatulić, nie? Ile tego dnia zostało? Jeszcze trochę zostało tego dnia. Mógłbym go opatulić, nie? Mógłbym go tu położył. Nie? To jest dobry pomysł. Czy
czy on się rozmrozi trochę chociaż? Gdybym dołożył chociaż troszkę ognia, to bym go zaraz upiekł. Od razu. Najadł się dosyta. Poszedł spać. Turned out pretty well. 93% zamarznięty. Tak, żebym 1,8. Kurde, to potrzebuje ile? 18 minut. A gołymi rękoma nie da się. Nożem myśliwskim 35 minut. Siekiera 18. 39 minut. Zamarznięto 89. Kurde, węgiel daje dużo ciepła czy nie? Dobre pytanie. Dobra. Zamarznięty 0,80. Nie, no co? Dobra, mięso zebrane. I teraz oczywiście od razu je zatęchła. O kurde. No zatęchłe to też może być nieciekawie. No ale dobra. A jak z wodą u nas w ogóle? 2 litry starczy. No dobra, jeszcze roztopimy litr i zagotujemy litr. Będzie git malina. Nie zagotujemy. No jak nie zagotujemy, jak zagotujemy? Musimy zagotować, haliera. Zagotowała się? Zagotowała się, dobra, spitalamy tu, bo tu już z niego nic nie zostało, tylko skóra i te szkielety, nie? Dobra, spadamy. No ja wiem, że jestem bardzo ciężki, no ale nie aż taki ciężki. Dobrze, że tu śpiwór jakiś został. Kubki sobie te, te. Te sobie też zbierzemy. Później sobie to przetworzymy. Teraz pytanie, jaka jest temperatura odczuwalna, to plus 10 stopni. Tylko czy ona w nocy nie będzie większa? Świeża, usmażona. No to elegancko. Jak tam z kaloriami? Elegancko. To jeszcze by mi się napili. Pili nad Wisłą, pili, aż wyschło. Jakby mi się, a teraz temperatura, panie kolego, jest 10 stopni odczuwalna. Odczuwalna, 10 stopni. No to dobra, załóżmy, że się położymy. Gdzie to jest ten śpiwór mój? Śpiwór 78%. Dobra, jeszcze ostatni rzut oka na temperatury. Załóżmy 2 godziny niech będzie. Zobaczymy, czy nam będzie spadało, czy ubywało temperatury. I jaka jest temperatura odczuwalna? 8 stopni. To dopiero środek zimy, nie? Haliera. Nie wiem, czy ja tutaj nie rozpalę tego ognia i nie pójdę spać dopiero. Czy tak by było chyba najlepiej, nie? Rozpalić pioruna, dołożyć. I wtedy można iść spać.
kurde, ale ja tyle dobrodziejstw zostawiłem w tym domku, no. Mam nadzieję, że znajdę drogę z powrotną, żeby tam jeszcze trochę coś pozabierać. No daj, szybko. Tu były kamienie, na kut mi te kamienie. Co tu jest? Tu gdzieś były te dachy. Jak dodam, czy węgiel mogę dodać? Dopiero za 18 minut. No dobra. Ale drewno jak dodam, będę mógł się na godzinę kimnąć. Na godzinę. Takie kurde godzinne spanie to do dupy, nie? Temperatura 6 stopni, spada temperatura. Ej, to bierz ten śpiwór w piździet. Idziemy do ogniska. Ognisko godzinne. Godzin, 7 godzin, prawie 8 godzin będziemy mogli spać, nie? Co by tu jeszcze? Krakersa zjemy. Ociech. Co ja zrobiłem? Najżarłem się, zatrucie po tym dwa tabletki albo kubek 10 godzin snu. Ja pierdzielę. Dobra, dawaj dwie tabletki. Wyleczono. Gdzie wzięty? 10 godzin snu. Skąd ja wam kurde wezmę teraz? Ale mnie załatwili. Kurde, ja to szybko ten, jak mi to wszystko zdrowie spada, nie? Śpi, chłopie. Śpi. Dobra, może zobaczymy. Dawaj szybko, 10 godzin, trudno. Może nie zamarznę, co? Się okaże. O, wiatr przyszedł. Albo ognisko się nie zgasło. Ale nie, ognisko... Wyleczono zatrucie pokarmowe. Ale pić się chce. Sushi. Sushi. Sushi, sushi. Minus 2 odczuwalne. Dobra. Jak tam, zmęczony? Dobra, trzeba się nażyć, bo tu kurde, jak będę zmęczony, to ja znowu nie pójdę nigdzie, nie? Kurde, ta racja. 1700 to nie, pałków trochę zjemy. I zostało nam 20, to jest 1500, 3000 kalorii, dobra. Odczuwalne, podnieś. Mamy wszystko prawie. Biegać nie będziemy, bo jak biegamy, to tracimy. Idziemy dalej. Może się tym razem uda nam spiąć. Nie jestem już ciężki aż tak bardzo. Pozbyłem się prawie wszystkiego. Co też nie jest wcale mi do śmiechu, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że przynajmniej wytrzymam to, nie? Aby lina nie pękła, kurde, w połowie. No dobra. Jestem gdzieś na górze, fajno. Patyczków se zbierzemy. Patyczki nam się przydadzą. Mógłbym porąbać te drzewa jeszcze, nie? Gałąź jodły dostanę, tyle, ale nie będę tego rąbał. Szkoda siekiery. Wolę patyczków pozbierać. No i dobra. Wspiąłem się na górę i co dalej?
Haliera, co dalej? Tu mogę tylko spaść. Jest drzewo. Powalone drzewo. No nie mówcie, nie żartujcie, że ja tędy mam iść. Kurde. Ja pitole. To malujmy wysokości, niech się nie patrzy w dół. Tu coś znajdziemy dobrego? Nie znajdziemy. To byłoby dobre miejsce. Tylko czy ja śpiwór podniosłem, kurde. Mam. Ale się wystraszyłem. Normalnie się wystraszyłem, że nie mam śpiworu i będzie dupa blada. Jesteśmy koło wodospadu. Tam był coś na mapie, ten wodospad, nie? Tu jest ten wodospad, czyli na to wychodzi, że chyba idziemy w dobrym kierunku. Tu, tak koło tego wodospadu i tu chyba, nie? No i szlak prowadzący przez górę, no tu już tego nie zrobię, tak? Tu miał być ten wodospad. Skręcona kostka. No pogięło cię. Chłopie. Ja pierdzielę, no nie wytrzymie. No normalnie nie wytrzymie. Dwie tabletki, ja. O Jezu. Mamy kolejnego lelenia. Lelenia. Martwy, kilogram. Ale go nie biorę. No to pióro se wezmę. Chociaż nie wiem, czy mi te pióra będą też potrzebne. Wiem na pewno, że pióra służą do strzału, nie? I teraz pytanie, czy jak ja tędy będę szedł, to czy mi ubrania nie przemokną? Już mokną, więc trzeba szybko chyba przebiegać, nie? Ja pierdzielę, biegnij. Zaczyna pizgać. Ale nie odmówię sobie tym razem zebrania darmowego żarcia. Chociaż i tak już... No mam go jeszcze sporo, nie? Ale nie wiadomo, co się wydarzy dalej. Więc lepiej być przygotowanym. Jak to mówię, od przybytku głowa nie boli. Więc niestety, ale będę sobie zbierał. A co? Chciałbym znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłbym, kurde, spokojnie iść do domu, położyć się w łóżku czy gdzieś. Albo jakąś fajną jaskinię przytulną, z dużą ilością węgla. Tylko tu wieje, pizga. O, widzę jaskinę właśnie. Jaskinię właśnie widzę. Moje prośby zostały wysłuchane. Kurde, kolejny wodospad. A i to tak właściwie powinienem mieć tutaj dostęp do świeżej wody, nie? Przynajmniej czysto teoretycznie. Tam jest jakieś jezioro, most. A i tu woda spada. To zapewne ja przemakam, nie? No może troszeczkę, nie za wiele. That plane's taken me a lot of places. Sorry to leave you here, old girl. But right now, I gotta find Astrid. No i jesteśmy w jaskini Haliera. Jak
jakoś... Nie, wyjdziemy z jaskini. Co tu mamy? Drewno cedrowe weźmiemy. Musimy rozglądać się za węgielkiem. Za węgielkiem. Tu jakaś dziura. Tu już coraz ciemniej. Jeszcze mam dwie pochodnie. Mam no. O, mamy węgielek. Jeden. To już będzie nam ciepło w dupsko. Chodź przez chwilę. Mamy patyk. Mamy patyk, tu mamy co? Gałąź, z gałęzi dostanę. Nie, gałęzi na razie nie ruszam, trudno. A można bez siekiery gałąź połamać? Można. Dobra, to czekaj, zgaśmy to. Chociaż niepotrzebnie gasiłem, bo mogłem to wyrzucić, nie? Pozyskamy materiały, a co? I tu dalej jest ciemnica, nie? No dobra. Trudno. Pamiętaj, żeby kurde nie wygasić latarni. Teraz tak, w prawo czy w lewo? Tu będzie tylko węgielek jeden. O, nawet dwa. To już jest git malina. Dobrze, dobrze, dobrze. Będziemy mieli kolejne patyki i gałązki. Tylko tak, jak ja to wezmę, to znowu stracę, kurde. Nie, gaś. Dobra, dla trzech patyczków na razie może nie będę się trudził. Przynajmniej na tą chwilę. Kończy się pochodnia. Oliera. Coś mi się wydaje, że jak krążę w kółko. Choć może nie do końca. Choć może nie do końca, bo tu nie byłem. Tu jest dużo węgla. Może ogniskę byśmy rozpalili. Nie wiem, po co ja to na środku. Znaczy, wiem po co. Może dorzucę jednego węgla i tylko ciekawe, czy będę mógł wziąć ten. Wtedy pochodnie z tego, nie? To by mi się teraz pochodnie Haliera przydały. Chociaż w sumie mam jeszcze lampę naftową. Mógłbym chodzić z lampą, nie? A ty? Kołączka. Pochodnie zrujnowany. 9 minut. Węgiel. Drewno. Dobra. Dajmy drewno. I teraz weź pochodnie. Gaśmy. Weźmy następną pochodnię. Zgaśmy. 50 minut. Weźmy kolejną pochodnię. Gaśmy. Weźmy kolejną pochodnię, gaśmy. Gaś się, Haliera. Dobra,
Ile nam zostało? 15 minut. Jeszcze jedno mogę wziąć, nie? I to już z tego to już nie wezmę. Dobra. Dobrze byłoby zobaczyć, jakie one wartości. 23 sztuki. 23% to niewiele. No ale dobra, powiedzmy, niech to sobie będzie teum. Teraz mamy dwie drogi, prawo, lewo. O, mamy flarę. Nie gaś. Racę mamy, drewno mamy. Czyli ktoś tu był. Mam nadzieję, że to była Astrid właśnie. Kurde, ale tych zakamarków, ja pitole. Nie mówcie, że tu już jest wyjście z jaskini. Wyjdź z jaskini. Gdzież ja przyszedł? Ucie cholera, ja pierdzielę, ale się wystraszyłem. O masakra. Masakra, nie. To było dobre. No dobra, pytanie, co dalej? Epizod drugi, uciekająca światłość. O masakra. Dobra, moi drodzy, epizod drugi zaczniemy już w kolejnym odcineczku. A na dzisiaj tym magicznym, drażniącym, fajnym, zajebistym akcentem żegnam się z wami. Trzymajcie się, do następnego. Hej, hej.